czy kamyk jest już wypalony na YouTubie? Zaraz Wam o tym opowiem, ale pamiętajcie, jeśli film mi się spodoba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy podzielacie moje zdanie i oczywiście zostawcie suba z dzwonkiem. Od już kilku ładnych lat na kanale Kamyka jest tak zwana stagnacja, czyli po prostu jego kanał się nie rozwija. Jego koledzy z ekipy Fantazy, chcąc nie chcąc, zabierają mu publikę, ponieważ robią lepszy content związany z FIFA i naturalną siłą rzeczy jest to, że widzowie coraz niechętniej oglądają produkcję Kamyka. Na pewno Kamyk może się nadal cieszyć z tego, że jest w ekipie Fantazy. Ludzie oglądają go m.in. z tego powodu, ale też z takiego, że mają po prostu do niego sentyment. Moim zdaniem Kamyk jest bardzo toksyczną osobą. On tak narzeka na tę grę, ale i tak ciągle w nią gra. Sam w jednym filmiku przyznał, że rozważał pójście do normalnej pracy, lecz stwierdził, że kto mu tyle zapłaci jak na YouTubie. Chociaż patrząc na czystą matematykę, Kamyk nie zarabia dużo przecież z YouTuba, patrząc na jego wyświetlenia i deale. Ostatnio nawiązał współpracę z marką Etoto, a ludzie zaczęli mu pisać w komentarzach, że po prostu Etoto to są skamy i nawiązał współpracę ze skamerami. Także może normalna praca byłaby nawet lepsza. Kamyk non-stop narzeka na tę grę, że mówi, że ona niszczy mu psychikę, ale wciąż w nią gra, tak jak mówiłem. To powiedzcie mi, jak potem widz może oglądać jego każdy materiał, skoro w każdym materiale potrafi narzekać na tę grę, a i tak ciągle ją nagrywa. Także ja się nie dziwię, że ma takie komentarze, jakie ma. Grając w tę grę, on zachowuje się tak jak jakieś małe dziecko po prostu. Dziecko, które gdy nie wygra meczu, po prostu zaczyna płakać. Na dodatek zwala winę na wszystkich dookoła, nie na siebie. Ludzie też mówią mu, że po prostu jest niesłowny, a dlatego, że rozpoczął multum serii, których nawet nie dokończył. Czyżby tonący brzytwy się chwyta? Na to wygląda. Mnie osobiście najbardziej wkurzyła sytuacja z Kamykiem taka, że gdy sprawił sobie pieska, którego potem nie umiał okiełznać, a dokładnie pies, który na jednym ze streamie przegryzł mu kabel i tak wkurzył Kamyka, że ten postanowił go po prostu oddać komuś innemu. Dla mnie to było niepojęte i bardzo przykre, jak on tak się wydzierał na tego psa, na tego biednego psa, którego przecież mógł wychować, lecz tego nie zrobił i oddał go komuś innemu. Między innymi taki fakt pokazuje, jakim człowiekiem jest Adrian Kamiński. Lecz siłą rzeczy lepsze jest to, że on oddał tego psa, niż to, gdyby ten pies miał się z nim tak męczyć. Co nie zmienia faktu, że Kamyk postąpił tak, jak postąpił. Kolejna rzecz, o którą chciałem zahaczyć, to jest to, że gdy jeszcze w ekipie Fantazy był Vibe, w ogóle Vibe był bardzo sympatycznym gościem, który nagrywał właśnie i był w ekipie Fantazy, był po prostu sympatycznym, nieszkodzącym nikomu gościem, ale gdy oni wszyscy, cała ekipa Fantazy wtedy, razem właśnie z Vibe, grali sobie na przykład wirtualne kluby, to Kamyk HD potrafił tak mu wjechać na psychikę, tak się z niego nabijać i jakieś niefajne, uszczypliwe komentarze w jego stronę dawać, że po prostu Vibe tego nie wytrzymał i odszedł z tej ekipy. Po prostu Kamyk uwziął się na słabszego. Na słabszego, myślę, że psychicznie, chociaż z drugiej strony to Vibe chyba wykazał się może większą inteligencją, odchodząc od takiego toksycznego człowieka. Aktualnie Kamyk wziął sobie na cel Deva, w mniejszym stopniu niż kiedyś to, co robił z Vibe, lecz nadal do Deva potrafi jakieś uszczypliwe komentarze też dać. Myślę, że takie zachowanie Kamyka po prostu pokazuje nam to, że on sobie z tą samą sytuacją nie radzi, a dokładniej z tym, że ma po prostu słabe wyświetlenia i jego kanał jest w stagnacji. Myślę, że to byłoby na tyle, a wy napiszcie swoje zdanie na ten temat w komentarzu. I tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem.